31 marca w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku odbyło się wręczenie 33 parom małżeńskim medali prezydenta RP z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Odznaczenia wręczył prezydent miasta Konrad Kronik. Prezydent gratulował parom małżeńskim wspólnie przeżytych 50 lat. Serdecznie Państwu gratuluję wspaniałego jubileuszu. Jako prezydent Skarżyska Kamiennej czuję ogromną dumę z faktu, że wśród naszych mieszkańców jest tak wiele par, które mogą poszczycić się 50-letnim stażem małżeńskim. Trwacie przy sobie we wzajemnym szacunku, zrozumieniu, wspieracie się i motywujecie, dzielicie się wszystkimi radościami i troskami. Mam nadzieję, że Państwa również przepełnia duma, iż macie tak ogromny bagaż wspólnych przeżyć i doświadczeń. Jesteście dla siebie nawzajem ostoją, a dla nas, młodszego pokolenia, wzorem, jak budować trwały, odpowiedzialny i szczęśliwy związek. Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli. Dlatego życzę Państwu kolejnych lat dzielenia się swoim szczęściem z najbliższymi. Życzę Państwu również zdrowia i witalności oraz poczucia satysfakcji życiowych osiągnięć. Przed ceremonią uhonorowania małżonków na scenie Miejskiego Centrum Kultury wystąpiły perły z lamusa. Uroczystość Złotych Godów to zawsze wyjątkowe wydarzenie. Nie każdy bowiem ma możliwość przeżycia wspólnie tylu lat w małżeństwie oraz cieszenia się z chwil uroczystego odnowienia składanej pół wieku temu przysięgi, wzajemnej miłości, szacunku i wspólnego dzielenia losu na dobre i na złe. Nie mamy żadnej recepty na małżeństwa. Najważniejsze to żyć ze sobą w zgodzie i przede wszystkim rozumieć się wzajemnie, akceptować i szukać kompromisów. Ot cały sekret, mówiły świętujące pary.